Buongiorno! Gaiole Inchianti. Dzisiaj witamy się z Włoch. Totalnie spontaniczna akcja, totalnie spontaniczna ekipa, ale najlepsza. Zapraszam dzisiaj na super odcinek. Jedziemy Leroike. Weekend we Włoszech, weekend w Toskanii. Muzyczka. Piękny poranek, piękne śniadanie. Czego chcieć więcej? Jedziemy! Ależ to pięknie się zaczyna. Nie mam pytań. Czy jest sens jazdy 1300 km z Polski do Toskanii na dwa dni? Ten odcinek wam to powie. Ja myślę, że już to wiecie. Pierwszy shooter, dosłownie biały shooter, ktoś wysypał cement, ale czad. Słonecznym zjeździe, podjeździe. Teraz wjechaliśmy w strefę mgły. Chyba specjalnie. Byśmy się za bardzo nie zatrzymywali i chociaż początek w dobrym tempie zrobili. Ale jest sztos. Ajajaj. Gondolce. 30 km zrobione. Wjeżdżamy do Sieny. Idziemy na ryneczek. Na kawę. Ale najpierw, zanim kawa, podjazd. But first, uphill. 2 km. I 111 do góry. Jakby sztos. Ależ to wygląda, proszę państwa. Coś mi się wydaje, że chyba obozy kobiece wylądują tutaj, w tej lokalizacji. Bo ja generalnie już tu byłam i jechaliśmy Toscany Trail, ale zapomniałam, jak to jest pięknie. Toskania, dawka odświeżająca. Nie mam pytań. Thank you.
dobrze, że na tej trasie jest tylko jedna Siena i trochę więcej innych małych już miasteczek, bo ciężko nam wyjechać. Że znalazłam znak, pod którym byliśmy w 2018 albo 2019 roku z Adasią Kolarskim. Bardzo wygląda podobnie. Zobaczymy, sprawdzę to na mapie, czy to tu, czy to nie tu. I konkurs, przy okazji konkurs naklejkowy. Kto pierwszy znajdzie naklejkę i zrobi sobie z nią zdjęcie, ten będzie miał niespodziankę. Prezencik wyślemy. Cudo. No i mamy najtrudniejszy podjazd dzisiejszego dnia. Idziemy do Monte Alcino. 12 km i niecałe 500 w górę. Czyli niby nie stromo, ale jednak stromo. O, pięknie Garmin mieni się w czerwono-bordowych kolorach. No, temperatura już wzrosła. Po chmurach, które były rano, i 12 stopniach można już zapomnieć. Trzeba jechać. Czy jesteś Mamba on bike? No jestem. Cześć. Dzień dobry. Cześć. A tobie jak na imię? Piotr. Kurczę, co za spotkanie. Skąd to jesteś? Z Polski czy nie, ja w Szwecji mieszkam. Ja tutaj jestem z moją grupą ze Szwecji. Jeździmy już 10 dni. Cię poznałem no po tatuażu. No Jezu, jak to jest. A nie. Kurczę. Cześć. No my przyjechaliśmy tylko na 2 dni, na weekend. Aha. No i jedziemy sobie dzisiaj Eroikę. Aha. Całą. Ale całą jedziecie? No i chcemy jechać całą, ale zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Ale którą całą? Całą klasyczną. 205. No. No. Jesteś ze Szwecji. Dzień długi, no, potem jeszcze trochę nocy, także. A, na tego, na raz. Na raz, no. Takie rzeczy nawet... Nawet Monte Alcino. Znajomi, nieznajomi, no! Co, tu siadamy?
jest w górze? HD. Jak klikniesz w to, okay, tak, tak, widzę. To jest możesz wybrać albo tą normalną jakość. Słuchajcie, zawsze możemy zadzwonić pod Francesco. No, nie, to w ogóle, nie. Pyszne było, ale trzeba się zbierać. Połowa dystansu za nami. Pięknie jest cały czas, ale to i dobry pomysł na to, żeby może wam powiedzieć coś o Eroice. Ola, ciao! A to taki wyścig, który odbywa się w Toskanii, w okolicach Sieny. Od 1997 roku. Każdą pierwszą niedzielę października. To jest wyścig, który liczy sobie 205 km. Są chyba też krótsze dystanse. I co charakterystyczne, startuje się w nim tylko na starych rowerach. Bodajże można mieć rower produkowany do 1987 roku. No i to są właśnie jeszcze takie rowery, to są wyznaczniki, że muszą mieć przerzutki na ramię, jakieś cienkie opony, nie pamiętam dokładnie, ale generalnie stare rowery, stare ubrania i super klimat. No i jesteśmy tutaj tydzień po. Albo nawet 2 tygodnie po wyścigu. Ale jest cudnie. I oczywiście nie jedziemy na starych rowerach, tylko na nowych. I od razu jedziemy w prawo, nie? Bo tutaj nic nie będzie. Powtórz, ale to nie ma to. Mhm. We Włoszech być, loda nie zjeść, no. To grzech. Oj tak. Dziewięć kilometrów. Teraz tam dajemy pod to.
szukamy pizzerii. Tam nie ma. Jak widać, tam nie ma nic. Nie, na horyzoncie są jakieś światełka. No dobra, no to teraz chwilę zaczekaj na dole. Jakiego mleka używa ten pan? Poczekaj na dole. Patrz, podłączę od razu pompę. Takie przygody. Rozej się. Do tylko w dobrej ekipce. You got you, pomper. Ja nie znam tych słów, nie pamiętam nawet, co tam było. Nieważne, ważne, że śpiewamy. Nikt nie znał, ten to śpiewał też nie. A gdzie jest głośnik? No tutaj, ale mam 3% baterii. Uruchamiaj skanie. Italian style cycling. Gdzie jest ta pierwsza, więc trzeba coś zjeść. Nigdzie nam się nie spieszy w zasadzie. Koniec kursu! Gratuluję Państwu serdecznie. Pierwsza 25. Leroyka. No i zrobiona traska. 205 km. Jak było, panowie? Ale urwał. Fajnie, jeszcze raz bym pojechał. Jeszcze dokręcamy do 5000 w pionie. O właśnie tak. Jeszcze mamy 6-7 km albo 9 do. Pięknie. Piękne widoki, zwłaszcza wieczorem. Te oświetlone domy. Dodaj to, co przedtem mówiłeś, od kiedy zrobiło się ciemno, to się zrobiło piękne. No i chyba to mamy. 215 km. 12 godzin jazdy. Leroyka przejechana. Mam nadzieję, że Wam się podobało, bo mi bardzo. Było dość ciężko, ale cudnie. Szkoda trochę, że sporą część trasy jechaliśmy po ciemku, ale kończę na dziś. Zapraszam do kolejnych odcinków. Oczywiście subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. To mówiłam ja, Mamba. Dobranoc.